To takie pytanie może, czy trener uważa, że już wszystko zapięte na ostatni guzik, czy już jesteście gotowi przed początkiem nowego sezonu? Er fragt, ob wir bereit sind auf die neue Saison. Ja, wir müssen ja bereit sein, weil am Sonntag haben wir das erste Spiel und wir bereiten uns immer noch auf dieses erste Spiel natürlich vor. Oczywiście musimy być gotowi na ten sezon. Mówi też, że ale na ten pierwszy mecz jeszcze żeśmy się nie zakończyli przygotować. To może inaczej, czy ze spokojem trener oczekuje tego pierwszego meczu i tego początku sezonu? Ob wir mit Ruhe diese neue Saison erwarten und auch speziell das erste Spiel. Was heißt mit Ruhe? Ja, ob wir ruhig in diese Partien reingehen oder ob wir nervös sind. Nein, eine gewisse Anspannung ist immer da, ist ja normal. Das ist das erste Spiel, da weiß man nie, wo man steht. Ja, man hofft, dass man jetzt die Mannschaft so weit vorbereitet hat, dass alles passt, aber erstes Spiel ist immer ein bisschen anders. Pierwszy mecz jest zawsze troszeczkę inny. Na pewno jest przed tym meczem pewne napięcie. Też przez to, że po prostu nie wiemy do końca, gdzie stoimy. Po pierwszym meczu się dużo wykaże. Panie trenerze, ale mówił pan już oficjalnie, że jednak ten zespół jest no, dużo słabszy niż był, bo odeszło 10 zawodników. Mówi pan wprost, że jeżeli nie będzie wzmocnień, to może być problem z utrzymaniem się w Ekstraklasie. Also du hast es ganz offen angesprochen, auch publik gemacht, dass wir qualitative Spieler verloren haben und wenn da nichts nachkommt, dass das eine ganz schwere Saison sein wird, dass wir auch dann gegen den Abstieg spielen werden. Ja, es ist richtig so. Es ist klar, wir haben letztes Jahr eine richtig gute Saison gespielt. Da steigen natürlich immer die Erwartungen, aber durch das, dass wir qualitativ gute Spieler verloren haben und im Moment noch nicht diese Lücken schließen konnten, ist es richtig, dass wir jetzt erst einmal schauen müssen, dass wir hier nicht in einen Abstiegsstrudel reinkommen. Potwierdzamy, co pan mówi, odeszło od nas naprawdę dużo dobrych zawodników. Wiemy też, że nie udało nam się do tej pory ich uzastąpić i na pewno mamy też teraz taki cel, że w tych pierwszych meczach na tyle dobrze zagrać, żeby nie znaleźć się praktycznie na dole tabeli. Jeżeli chodzi o bramkarza, bo rozumiem, że jedyną alternatywą jest Hamro, bo jednak o Paweł Sokół to jeszcze na dnie przyszłości. Ja, sprich die Torwart-Situation an, insbesondere Hamro, wie es da weitergeht. Wie soll es weitergehen? Pan cię zapytał, że Paweł Sokół jeszcze za młody, tak? Ja, genau, also, genau, er sagt, nie warto go spalić w pierwszym meczu. Genau, also er sagt, Hamro wird jetzt im Tor stehen, weil Sokół praktisch noch ist zu früh für ihn ist. Das ist richtig, ja. Hamro wird im Tor stehen, das kann ich bestätigen. Für Sokol kommt es noch ein bisschen zu früh. Der wird halt am Sonntag, wie gesagt, im Tor stehen. Może zdradzić, że Hamro w tym pierwszym meczu będzie bronił, bo jak pan mówi, za Sokoła jeszcze jest może troszeczkę żaw czas. To, a czy pozostałe wybory już trener ma, czyli piłkarzy do 11? Ob wir schon unsere erste Elf für das erste Spiel im Kopf haben? Nein, ich denke, wir haben 13, 14 Leute im Kopf und da müssen wir jetzt einfach sehen, dass wir da die richtige Mischung zusammenpassen jak na tą porę mamy 13-14 piłkarzy w głowie i teraz szukamy odpowiedni skład na niedzielę. Chce trener grać na dwójkę napastników, tak jak w wielu meczach poprzedniego sezonu, czy na razie raczej ten jeden atakujący? Ob wir vorhaben, wie einen großen Teil am Ende der letzten Runde mit zwei Stürmern zu spielen, oder ob uns einer vorerst ausreicht? Werden wir am Sonntag sehen. Zobaczymy w niedzielę. A czy to, że Górnik zagrał już dwa mecze te pucharowe, to trochę trenerowi ułatwia rozpracowanie rywala? Czy może to jest właśnie dla nich taki handicap, że jednak już trochę tego rytmu meczowego stawkę złapali? Ja, ob uns das weiterbringt, dass die... Vorteil Górnik. No, że Górnik ma przewagę. Die haben schon zwei Pflichtspielen. Die wissen, wo sie stehen. Die wissen, wo sie korrigieren können. Wir wissen das nicht. Oni już zagrali dwa mecze, oni też wiedzą przez to, gdzie mają własne błędy, własne problemy, czego trzeba poprawić. My tego jeszcze do końca nie wiemy. Jaki cel sobie trener stawia przed tym drugim sezonem w Koronie?
ja, was für ein Ziel wir uns vor dieser zweiten Saison setzen. Also ich will nicht tief stapeln. Nie chcemy tief stapeln, anderes Wort. Ja, ich will jetzt das nicht schlecht reden. Nie chcemy wszystkiego widzieć słabo i źle. Aber in der momentanen Situation, wo wir sind, müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht gegen einen Abstieg spielen. Ale w tej sytuacji, w której się aktualnie znajdujemy, musimy naprawdę mieć pod okiem, żeby grać o spadek. Jeszcze moje ostatnie pytanie. Czy ten ma deklarację od prezydenta, od prezesa Zająca i od właściciela Dietera Burdenskiego, że te wzmocnienia szybko będą? Ja, ob wir Versprechen oder ob du Versprechen hast vom Präsidenten oder vom Besitzer, dass möglichst zeitnah dann auch Transfers zustande kommen. Ja, ich denke, das haben wir intern geklärt, dass die Möglichkeit da ist. Aber um in dieser Jahreszeit jetzt gute Spieler zu finden, die uns verstärken, ist natürlich nicht einfach. Weil ich habe jetzt nicht Angst um die Mannschaft, die ersten Elf, die auflaufen, ja, oder die ersten 12, 13. Sondern wenn wir 2, 3 Verletzte haben, dann kriegen wir Riesenprobleme, weil wir in der Breite nicht gut genug sind. Rozmawialiśmy na ten temat w klubie. My się nie boimy o ten skład, który wyjdzie w Zabrzu albo o tę pierwszą jedenastkę. Problem będzie wtedy, kiedy ktoś z tej jedenastki wypadnie, bo wtedy nam brakuje szerokości w kadrze. Und man hat ja gesehen, wie lang die Saison mit 37 Spieltagen plus die Pokalspiele, wie lang die ist. Und wir haben durch unseren kleinen Kader, auch letztes Jahr, haben wir vor der Winterpause richtig Punkte gelassen, weil wir keine Spieler hatten. Und man hat es dann auch zum Schluss gesehen, dass es dann irgendwann bis zum Schluss gegen die Top-Mannschaften dann auch nicht mehr gereicht hat. Widzieliśmy w tamtym sezonie właśnie takie coś, że na końcu pierwszej rundy nam zabrakło może piłkarzy i trochę siły też, bo ciągle ci sami grali. I no, praktycznie przegraliśmy tam, albo oddaliśmy tam dużo punktów i tak samo było też na końcu sezonu, gdzie jak wygraliśmy naprawdę przeciwko tymi tylko lepszymi drużynami, nam jeszcze też zabrakło sił i zmian. Panie trenerze, mówił pan wielokrotnie, że nowi zawodnicy to młodzi piłkarze, którzy potrzebują jeszcze czasu, żeby pomóc ekstraklasowej drużynie. Zapytam w ten sposób, którzy z nich są na takim poziomie, żeby od razu z miejsca zagrać w Koronie Kielce. Er spricht die jungen Spieler an, die zu uns gestoßen sind. Explizit möchte er fragen, welcher von diesen Spielern ist bereit, uns direkt weiterzuhelfen? Im Moment keiner. Diese jungen Spieler, das war schon bei der Verpflichtung, ist es schon so angedacht, dass diese jungen Spieler sicherlich ein gutes Jahr brauchen, um auf ein Level eine Extraklasse zu sein und man muss erstmal auch sehen, wer auch das schafft. Żaden z nich. W tej chwili, kiedy żeśmy z nimi podpisywali kontrakty, to było wiadomo, że to są piłkarze perspektywne, które potrzebują dobry rok, żeby wejść na ten poziom i w ogóle pytanie jest, czy wejdą na ten poziom. Es kann natürlich auch überraschend sein, dass sich einer dieser Jungen in 2, 3 Monate gut herauskristallisiert. Das kann alles passieren, aber momentaner Stand kann uns von diesen jungen, talentierten Spielern im Moment jetzt für diesen Ist-Zustand keiner weiterhelfen. Z drugiej strony też może być tak, że jeden z tych młodych naprawdę się przez następne 2-3 miesiące dobrze zareprezentuje i odpali. Ale jak mówimy, w tej chwili na tą sytuację, na dzień dzisiejszy, z tych młodych zawodników nie jest nikt w stanie nam w Ekstraklasie. Aber sie bringen gute Voraussetzungen mit. Man muss nur sehen, wie sich diese Voraussetzungen natürlich entwickeln. Ale wiadomo, mają bardzo dobry potencjał. Musimy odczekać, jak ten potencjał się rozwinie. Ja, und man muss ihnen auch ein bisschen Zeit geben. I młodym piłkarzom zawsze trzeba troszeczkę czasu dać. Felicio Brom-Forbes podpisał kontrakt wczoraj. Będzie już do pana dyspozycji na pierwszy mecz sezonu i będzie rzeczywistym wzmocnieniem tego zespołu. Felicio Brom hat gestern den Vertrag bei uns unterschrieben. Wir haben noch keine Freigabe. Więc jeszcze nie mamy papierów, nie wiem, certyfikatów dokładnie. To jeszcze takie pytanie o nowym kapitanem drużyny został Bartosz Rymaniak. Jak wygląda
wyglądają jego zastępcy, ewentualnie rada drużyny? Romaniak ist der neue Kapitän bei uns in der Mannschaft. Er fragt, wie sieht der Mannschaftsrat aus, beziehungsweise seine, ja, seine Ersatzmänner, wenn er ausfällt. Ja, Herr Romaniak ist Kapitän und der Rat sieht so aus, dass da ein Romaniak, Moschrem, ein Gardawski und ein Kovacevic. Ja, tak wygląda Rada. Które imię teraz bym wymienił, a potwierdzamy, że to jest kapitan.